Cześć, jestem Natalia i witam was w kolejnym vlogu na moim kanale, który jak widzicie zaczynamy nagrywać w Olsztynie. Nie wiem Natalia, czy widzowie poznają, bo zbyt często... No tak, ale zbyt często tutaj nas nie ma, więc myślę, że niewiele osób wie jak to wygląda. Bo właśnie, aktualnie przebywamy u Karola Rodzinach, jest po święte... Gdzie? Karola Rodziców. U Karola Rodzinach. Tak? No. No, jesteśmy u Karola Rodziców, bo tutaj zostaliśmy po świętach i mieliśmy już wracać do domu, ale wczoraj dostaliśmy taką wiadomość, która tak nas szokowała, bo Filip z Mariką kupili nowe auto. W końcu, znaczy pierwsze auto ich. Kupili auto, pierwszy tak. Samochód, więc jedziemy zaraz do nich, zobaczcie jak to auto wygląda. Musimy... kupić jakieś prezenty. Do auta, ja Karol pomyślałam, że możemy kupić taką choinkę z New Car zapachem. To jest coś dla mema, tą choinkę. Dobra, no możemy to dla mema kupić. Filip z Mariką szukali samochodu od dłuższego czasu, jakieś 2-3 miesiące już chyba mówili, że szukają. No. Ale strasznie ciężko było znaleźć i jakoś temat tak uciekł, a wczoraj wysłają zdjęcie, że musimy się spotkać koniecznie. Tak, bo mają tablice rejestracyjne w rękach, więc nie wiemy jaki to jest samochód, za chwilę pojedziemy, zobaczymy, ale zanim to musimy zjeść obiad, musimy pojechać do galerii. Już wyjeżdżacie Karol, no i stwierdził, że zostajemy na obiad, musimy pojechać do galerii. Właśnie kupić tą choineczkę i też pojedziemy do Mariki rodziców, którzy mają nowe mieszkanie, więc musimy kupić jakąś świeczkę albo kwiatkę, no wiecie, tak głupio bez niczego pójść. Ja bym nadal jeszcze pojechał na plażę miejską w Olsztynie, bo my tak dawno nie byliśmy, ja bym chciał tylko zobaczyć jak to wygląda, tak przejść dosłownie 5 minut. Możemy się przejść. Dzisiaj mamy taki trochę luźniejszy dzień, wstaliśmy sobie co prawda o 9, ale podpisaliśmy 1000 karteczek do Sweet Blanky. No właśnie. Pomontowaliśmy trochę shortsów i wzięliśmy kamerę i zaczęliśmy po prostu nagrywać mojego vloga. Dzisiaj wracamy już do domu, ale po drodze zajedziemy jeszcze do Karola dziadków, bo niestety na święta się z nimi nie zobaczyliśmy, bo się rozminęliśmy. Tak. I dziadek kupił Karola nowy telewizor, a on jest taki zakochany w telewizorach. Tak, no jedziemy. Koniecznie musimy jechać zobaczyć, ale dawno też się nie widzieliśmy z nimi, tak. Nie? Już jakoś tak... Ile? Nie wiem ile. Twoja mama już nas woła. Dobra. Koniecznie subskrybujcie ten kanał, zostawiajcie łapkę w górę, my idziemy szybko zjeść obiad, no i wychodzimy z domu. No, tak w ogóle jeszcze a propos świąt, to o, proszę bardzo, święta, święta i po świętach, ale jedzenie świąteczne... To jest dalej, lecimy. Dajcie znać, czy już zjedliście wszystko, co mieliście na świętach, czy nie. My właśnie, jak widzicie, idziemy walczyć. No dobra, jesteśmy już po obiadku, jesteście w samochodzie. Mieliśmy jechać jeszcze na plażę miejską, ale nasze plany delikatnie się zmieniły, bo Filip zadzwonił, że jeżeli chcemy zobaczyć auto, to musimy przyjechać teraz, bo później muszą ogarniać obiad. Ja tak, nie wiem, o co chodziło. Nie pasuje im potem po prostu. Więc musieliśmy ich wkręcić, że jeszcze po drodze musimy zajechać do paczkomatu, bo chcemy kupić świeczkę, więc Karol, to musi być mega szybka akcja. Ja wiem, no, bo żeby oni nic nie podejrzewali. Ja wiem, że już jedziemy, więc serio, Natalia, musimy cisnąć. No ale jedziemy, nie skłamaliśmy. No, tak? Nie. No, na plażę miejską zabierzemy was innym razem po prostu, nie, jak no będziemy w Olsztynie. Jak będziemy wyjeżdżali może, czy nie? Ale będziemy się cofali? A, nie po bo jeszcze do dziadków jedziemy, a stamtąd my jesteśmy od razu na wylocie Olsztyna. Zobaczymy. No dobra, damy wam znać po prostu, co będziemy dalej robili. Okej, okay, podjechaliśmy na stację benzynową. Karol poszedł po tą choinkę i chyba ją ma, bo czymś tam macha. O, ma. Mam nadzieję, że jest to zapach New Car, bo to po prostu idealnie będzie pasowało. Jest New Car? Jest New Car. Chciałem jeszcze dalej kupić Filipowi nasze chusteczki do mycia kokpitu, ale nie było. O. Chciałem, mówisz, początkowy, ale no trudno, sam zapach musi wystarczyć. Dobra, jesteśmy w sklepie, udało nam się znaleźć dział ze świeczkami właśnie. Mamy tu jakieś Yankee Candle i... Ta nie, dobra, która... Ta była ładna, tak mówiłaś? Najładniejsza jak na razie. Jest taka słodka, ale delikatna. Okej. Okay. O, no ta jest spoko. Ja kamery pokazywałam. Bez kitu, ale ta jest spoko i ma też fajny kolor, nie taki, wiesz, ofensywny. Będzie pasował do wszystkiego. No dobra, bierzemy ją. Mieliśmy już wychodzić i jednak nastąpiła mała zmiana planów, bo zobaczyliśmy jeszcze czerwoną i ona ładniej pachnie. I czerwień też będzie pasowała do wszystkich kolorów. Oj, nie wiem. No dobra. Gdzieś znajdą pewnie miejsce na nią. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w samochodzie, ale powiem wam, że dawno nie jeździłem po Olsztynie, nie jestem w szoku, bo wszędzie jest mega blisko, w sensie... My jedziemy na drugi koniec miasta, no i jest 5 km. Tak, jedziemy na drugi koniec miasta, to wiecie, raz, dwa jesteśmy, nawet w korkach, bardzo szybko się jeździ. Właśnie, Karol, obstawiamy jakie auto kupili. Ja obstawiam Skodę. Skodę? No. Nie, mi się wydaje, że mogli kupić jakąś Hondę, wiesz którą? Nie chcę tutaj za bardzo zdradzać, ale to też może być coś zupełnie innego, nie wiem, nie mam pojęcia, jedziemy zobaczyć, nie wiem, czy będziemy wam pokazywali, chyba raczej nie, bo nie wiemy, czy by, wiecie, sobie życzyli tego. Ale no damy wam potem znać, jak nam się podobało. Okej, okay, jesteśmy już po oglądaniu samochodu i powiem wam, że jesteśmy w szoku. Filip z Mariką kupili Megankę, ale jest taka fajna, ma tak wygodne siedzenie, jak ja z tym usiadłam, to normalnie jak na jakiejś kanapie. Panoramiczny dach, widzowie, czajcie, ja jestem tak w szoku, normalnie ma i z przodu, Karol z tyłu szyba. Karol zazdrości, mega zazdrości tego. Fajnie, naprawdę fajne autko. Mega pozytywne zaskoczenie, teraz oby im jeździło, bo jak ja sobie przypomnę nasze czasy z Corsą. Z czym? Z Asterką. Błagam cię, Radek, ty żartujesz sobie teraz, się pomyliłaś. Z Asterką pomyliłam się, to była masakra, to była skarbonka bez dna. Ile my wydaliśmy na naprawę tego auta i zawsze jak jeździliśmy, to wiecie, była taka niepewność, bo nie wiedzieliśmy, czy dojedziemy, czy nam się rozwali. Często było tak, że na przykład auto zaczynało się trząść i po prostu był koniec jazdy, nie? Pamiętasz, Karol, te czasy? Ale... No tak szczerze, to mam nadzieję, że serio tak nie będzie, trzymamy kciuki, żeby nic się nie działo, a teraz jedziemy jeszcze do dziadków, tak? Tak, no do moich dziadków. Z telefonu puszczamy, patrzcie widzowie. Tak. Przybliż trochę babcia, bo... A już, ja trafkę zawołam.
A, no, no, no. Okej, wyszliśmy już od dziadków, jesteśmy w samochodzie, teraz w końcu czas wracać do Trójmiasta i chyba nie będziemy już nic nagrywali, bo musimy ogarnąć chatę, musimy ogarnąć zakupy, musimy się rozpakować, więc w sumie nic ciekawego chyba jeszcze nie będzie działo, nie? No, dzisiaj chyba nie. Więc w takim razie widzimy się jutro. Okej, witam was kolejnego dnia. Jak widzicie, my jesteśmy już w domu. Wczoraj przyjechaliśmy, wypakowaliśmy się i w sumie sobie cały wieczór chillowaliśmy. I dzisiejszy dzień też miał być taki chillowy, nie mieliśmy nic robić, ale stwierdziłam, że zrobimy rzeczy, które od dłuższego czasu odkładaliśmy. Karolowi mój pomysł tak średnio się podoba, ale stwierdziłam, że jest to idealny moment, żeby umyć okna, bo już zrobiła się wiosna. Jak świeci słońce, to są tak brudne, że ja nie mogę na nie patrzeć. Kupimy też podpórki do kwiatów, no i zrobimy jeszcze kilka innych rzeczy. Ja wiedziałem, widzowie, że to się nie uda. Wczoraj jak sobie ustaliliśmy, co dzisiaj robimy, to mówimy, nie, na spokojnie, dzisiaj odpoczniemy po świętach i w ogóle. Tam, widzicie, jak odpoczniemy. Wytrzymaliśmy 3 godziny rano, Natalia już stwierdziła, że nie, że jest za nudno i że musimy ogarnąć chatę. No nie do końca mi się to podoba, ale co ja mam do gadania. Ale skoro Natalia, robimy dzisiaj wszystko to, co odkładaliśmy od dawna, to jedziemy do Gdyni i kupujemy te mikrofony krawatowe, które, na które poluję już od jakiegoś czasu. Dobra, możemy jechać. No, no i to już mi się podoba, bo to też jest coś, o czym od jakiegoś czasu mówiłem, ale to są, wiecie, takie fajne mikrofony, które bezprzewodowo tutaj podpinacie i na przykład jak będziemy na magazynie nagrywali shortsy i TikToki pod Sweet Planet, to będzie wygodnie. To będzie mega. Jak nie będę musiał obracać co chwilę mikrofonu, no, to będzie super. Więc to koniecznie jedziemy to też musimy ogarnąć. Mamy też paczkę, nie mojej mamy do oddania. Tak, mamy też moją paczkę do oddania, więc na pewno nie będziemy się dzisiaj nudzili. No zapowiadał się taki fajny dzień, widzowie. Okej, Karol właśnie idzie do Żabki oddać moją paczkę i ja tylko trzymam kciuki, żeby ją przyjęli, bo oni często nie chcą przyjmować tych paczek, a już widzę, jaka będzie Karola mina, jak wyjdzie z paczką w ręku. Karol wraca i na całe szczęście jest bez paczki i jak to dobrze, bo tak to by był taki dym, pewnie, że masakra. Przyjęli normalnie? O dziwo tak, normalnie przyjęli bez problemu, więc byłem w szoku, ale chyba dlatego, że jeszcze kuriera nie było. I była taka sterta, że ja czułem, że za 15 minut będzie kurier i dlatego, wiesz, nie robili problemów, nie? To teraz możemy jechać po te mikrofony do Gdyni, żeby Karolowi delikatnie humor się poprawił i żeby nabrał motywację do mycia okien i robienia innych rzeczy. Wtedy będę miał, no. Słuchajcie, idziemy po mikrofon i spotkaliśmy kuriera DPD na rowerze. Ale jasne. Powiem wam szczerze, że nigdy nie widziałam jeszcze kuriera na rowerze. Kiedyś widzieliśmy w takich mini samochodzikach, wiecie, z takimi przyczepkami. Nie wiem, jak to się nazywa pachowo. Jaki? Nie, nie wiem, o co ci chodzi. No wiesz, o co chodzi, co na Stare Miasto wjeżdżają. Takie mini auto i taka przyczepka z zasuwanymi po bokach. Nie wiem dalej, o co ci chodzi, nieważne, dobra. No ale tak, widzieliśmy to i na rowerze jeszcze nigdy, nie? Nigdy, no. No jest, mamy to, widzowie, proszę bardzo. Jeszcze nie wiem, okaże się jak odpakujemy i zobaczymy jaka jest jakość, ale jak oglądałem test na YouTube, to było spoko. Też pytałem Freddy'ego, czy poleca, bo on ma ten zestaw, Jawor chyba zresztą też i no mówili, że jest git, więc wydaje mi się, że będzie spoko, powinno być dużo wygodniej. W międzyczasie jak Karol kupowałeś, Klaudia wysłała mi zdjęcie, że Zosia w końcu nosi tego naszego koale. A tego co kiedyś je kupiliśmy. Dopiero teraz daje radę i wczoraj podobno wzięła go do łóżeczka, to praktycznie nie miała miejsca, żeby się położyć. Powiem wam, widzowie, że nie wiem jak to jest, ale kupiłem już w życiu mnóstwo sprzętu i z każdego kolejnego nadal cieszę się tak samo. Nieważne czy kupię nowy mikrofon, kamerę, czy jakąkolwiek nawet najdrobniejszą pierdołę, to zawsze czuję taką delikatną ekscytację. Coś jak wy, dziewczyny, gdy kupujecie sobie nowe ciuchy, mniej więcej chyba. Ale właśnie teraz nadal dzwonimy do dentysty, bo przyjrzeliśmy obok naszego dentysty. Właśnie, no. Mieliśmy się umówić już od chyba 2 miesięcy, jeszcze tego nie zrobiliśmy, od więc... Od stycznia, Karol. Od stycznia, nie? No. No, więc... A mamy kwiecień. I mamy kwiecień, dobra, dzwonię. No dobra. Wiadomość po sygnale. To nie tym razem. Próbowaliśmy. Przyjechaliśmy do galerii, żeby zareklamować buty, które dała nam Karola mama, bo pękła i podeszła, ale w sumie teraz sobie uświadomiliśmy, że to jest bez sensu reklamować w Gdyni, bo będziemy musieli przyjechać znowu po tym. No właśnie, a tutaj mamy daleko, to jest chyba najdalsza galeria jakby od nas i skapnęliśmy się o tym szukając sklepu, nie możemy go znaleźć i w sumie to jest znak może nadal jakiś. Bierzemy znowu do samochodu. Ja pierdzielę, dobra, to chodźmy już do Darek, jesteśmy w galerii, bo za niecały miesiąc są chrzciny, nie? Ja nie mam garnituru. No szybciej się niecały miesiąc, to już chyba 3 tygodnie niecałe, albo 2. No nie, no 2 nie, niecałe 3 chyba, dobra, ale to chodźmy, bo nie wiem, czy potem będzie czas szukać. Jesteśmy w Zarze, ale powiem wam, że jest taki mały wybór garniturów. Tutaj jest tylko ten, pokaż Karol. Ten jest taki tym jasne, spoko, nie, ale... Tutaj te spodnie są ładniejsze, mają fajniejszy materiał i fajniej są uszyte, ale nie wiem, czy jest do tego marynarka. No, chyba nie ma. Przez neta i tak zamówić, bo to dobra, jest za mało. To nie ma co, to zamówiłem przez neta od razu kilka i wtedy będę mierzył. Jesteśmy jeszcze w Rossmanie i zestaw małego sprzątacza jest. To są podobno najlepsze stereczki do mycia okien. Moja mama zawsze je zachwala i dzisiaj Karol musimy je przetestować. No zobaczymy. Czy będą lepsze niż nasz sposób dotychczasowy, chociaż tak dawno myliśmy okna, że ja nie pamiętam już jak to robiliśmy. Jezu, one są w tragicznym stanie, serio. No nie wiem, Natalia, czy nawet ona sobie poradzi, ale zobaczymy. Zakupy w Rossmanie zrobione, kupiliśmy takie rzeczy, które też nam się już dawno pokończyła i nie było kiedy ich kupić. Jeszcze jedna rzecz, Natalia, musimy iść do RTV Euro AGD, obok którego jesteśmy. Kurde, no sama chciałaś taki odcinek, no przypomina mi się po kolei. Okna i dobra, musimy kupić ostrza do golarki, bo też się jeszcze nie wymieniałem, więc to trzeba zrobić i już chyba będziemy mogli wychodzić z galerii. Dobra, mamy to w ogóle jak zabezpieczone, ty, no to jakby to było nie wiadomo co, ale. A, tu jest
zachęcane, że wymieniam co 2 lata, więc idealnie. Dzisiaj jest dzień, no, w którym właśnie kupujemy takie rzeczy. Przyjechaliśmy jeszcze do Obi, bo w ogóle kompletnie zapomnieliśmy, że mieliśmy kupić podpórki do kwiatów i udało nam się znaleźć takie nowoczesne. Patrzcie, jakie ładne. Chamskie. Ja myślałem, że tylko takie chamskie znajdziemy, te takie, wiesz, zielone. Bambusowe. Albo bambusowe, no. Ale jestem w szoku, że mamy coś takiego fajnego. Nie, no, ja nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Kurde, jak to zobaczyliśmy z Natalią, to mówimy, nie, no, bierzemy koniecznie. Złoty kolor jak doniczka. No właśnie, czyli to będzie do salonu, tak? A to będzie na przedpokój do kwiatka. Ale chyba po 2 weźmiemy, co? No weźmy, bo one się tak rozostają, że lepiej wziąć po 2, ale kurde, no jestem w szoku, mega ładnie to wygląda. Wróciliśmy już do domu, w sensie Natalii nie ma, dlatego że poszłaś na szybkie zakupy, ale wziąłem kamerę, żeby powiedzieć wam, że tej wieży Eiffla, która w tej chwili jest za mną, no niestety już więcej u nas nie zobaczycie. Jest to wieża Eiffla z Lego, którą 1,5 miesiąca temu, no, nagrywałem na moim kanale, wrzuciłem z nią film i praktycznie od tamtej pory stała ciągle w pokoju gościnnym. Nie wiedzieliśmy za bardzo, co mamy z nią zrobić, bo no, nie chcemy jej trzymać, dlatego że zajmuje zbyt dużo miejsca. I dzisiaj w końcu stwierdziliśmy, że wystawimy ją na sprzedaż i sprzedaliśmy ją praktycznie w godzinę. Dołączyłem się do takiej grupy Lego Polska, sprzedam, kupię, wymienię, która jak widzicie ma ponad 50 tysięcy członków. Dodałem tutaj właśnie ogłoszenie, że sprzedajemy tą wieżę złożoną, bo nie mamy jej gdzie trzymać. Praktycznie po 30 minutach napisał ziomeczek z Trójmiasta, że on dzisiaj po nią przyjeżdża, żebyśmy na pewno nikomu nie sprzedawali, że on jest zdecydowany i że nawet nie chce negocjować ceny, bo wydaje mi się, że ta cena, którą wystawiliśmy, to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra cena. Ogólnie my za tę wieżę daliśmy 3000 zł, ale wiadomo, że ona jest już otwarta, ona jest już złożona, ona jest po prostu używana. No ale i tak, pewnie nadal ta cena 1700 zł to jest bardzo promocyjna. Ale w sumie mimo tego, że teraz wiemy już, patrząc na odzew, że wystawiliśmy ją za tanio, to stwierdziliśmy, że niech idzie za te 1700 zł, bo i tak wiecie, film z nią już swoje zarobił, o ta wieża się zwróciła, więc jakiś fan Lego będzie miał fajny prezent, a no my pozbędziemy się problemu, co z tą wieżą robić. Mimo wszystko powiem wam, że trochę szkoda mi się tej wieży pozbywać, dlatego że to jest aktualnie najwyższy zestaw na świecie. Razem z Natalią składaliśmy go 2 dni, więc no trochę czasu na nią poświęciliśmy, ale no tak jak mówię, nie mamy za bardzo gdzie jej trzymać. My też jakimiś wielkimi fanami Lego nie jesteśmy, więc my ją sprzedamy, a ktoś, myślę, będzie miał z niej większy pożytek. Słuchajcie, Natalia wróciła właśnie z Biedronki i mówi do mnie, że kupiła mi kwiatki, no o co chodzi? Jedne są dla ciebie, drugie dla mnie. Aha, nie, no super. Nie, kupiłam po prostu do wazonu. A, mega jesteś, fajnie, myślałem, że serio kupiłaś dla mnie, ale... No, ale twoje oko też się będzie cieszyło. Nie, no tak. Ładny kolor? Ładny, no, fajne. Natalia, mówiłem właśnie widzom, że udało nam się sprzedać wieżę Eiffla, nie będziesz tęskniła za nią? Nie. Jak nie? Ona zawalała cały pokój, ja tam pranie nie mogłam rozwieszać. No dobra, widzicie widzowie, czyli... Jaki jest zakurzony karton już. O kurde, dobra, trzeba go przeczyć zanim sprzedamy, ale no nie wiem, to mi chyba widzowie jest trochę bardziej smutno niż Natalii. W międzyczasie ogarnęliśmy sobie na szybko obiadek. Ja mam zupę pomidorową z ryżem. Jezu, tak mi się chciało zupy pomidorowej po tych świętach. Ale z ryżem? Przecież ty nigdy nie jest z ryżem. Często jem z ryżem, fajnie mnie znasz, wiesz? Zawsze jak pomidorówka zostaje na drugi dzień, to zawsze jem z ryżem. Za każdym razem. No dobra, to jakoś mi to umknęło, może. Jeśli chodzi o mój obiad, to jak widzicie, typowo polski, schabowy, ziemniaczki i mizeria, ale jak mamy umyć to okno Natalii, to musimy się streszczać, bo robi się ciemno, nie? No, i się chmurzy, ja nie wiem, czy nie będzie padało, mam nadzieję, że nie. Uuu, szkoda by było, jakby zaczęło padać. Kurde, tak szkoda by było. Okej, zjedliśmy obiad, przygotowałam już cały sprzęcik do mycia okien. Na szczęście nie zaczęło padać, ale niestety. W ogóle mam tutaj tą ścierkę i do niej się używa samej wody. I ona była najpierw sztywna, jak ją zamoczyłam, to spójrzcie, jest taka gipka. I co, i teraz to po prostu szybę tym? Tak, ale najpierw z tego najgorszego umyjemy zwykłym zmywakiem, co? No, chyba trzeba, bo po przejechaniu tego czarnego elementu, o, jak widzicie, szmatka wygląda tak, więc no mamy co robić. Wiedziałem, widzę, żeby nie mieć tych okien, wiedziałem, Natalia, widzisz? Karol, tak to jest! Wszedłem nogą i... Nie, no jest pod łóżkiem, dobra. Dobra, czekajcie widzowie, nie. Dobra, słuchajcie, to jest grubsza kryzys zażegnany, ale teraz pod łóżkiem jest większy problem, bo no właśnie, to jest tak daleko, a my nie mamy jak tam się dostać. W łóżku mamy milion rzeczy, więc nie podniesiemy go. Trzeba to jakoś wpychać, Natalia, tak, nie wiem. Dobra, odkryliśmy fajny sposób, że da się wypchnąć jeden ręcznik papierowy i on wtedy wchodzi tak głęboko i bierze całą wodę, która jest tam w środku. Okej, mamy godzinę 20:10, dopiero skończyliśmy myć te okna, zeszło nam z nimi mega długo, ale w ogóle ta ściereczka z Wiledy to jest totalny kozak. Zapiszcie sobie koniecznie, co to za ściereczka, bo jak ją będziecie myli okna, to nie zostają żadne zacieki. W międzyczasie udało nam się sprzedać tą wieżę Lego, ale zamontowaliśmy też podpórki pod kwiat i zaraz pokażę wam, jak to fajnie wygląda. Pokażę wam to na naszym kwiatku, który mamy w salonie i jak możecie zauważyć, kolor doniczki idealnie fituje nam z kolorem tych podpórek. Co prawda musimy jeszcze przesadzić tego kwiatka, bo mamy za małą tą doniczkę, która jest w środku, ale te podpórki wyglądają super, są bardzo nowoczesne, pasują też kolorystycznie do doniczki i w ogóle nie rzucają się w oczy z daleka. Na tym będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Koniecznie subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.